Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Poseł. Rzeczywiście, tak jak Pani Poseł powiedziała, te ostatnie zjawiska pogodowe spowodowały bardzo trudną sytuację szeregu gospodarstw rolnych. Ministerstwo Rolnictwa na bieżąco monitoruje tę sytuację i na podstawie danych otrzymywanych od służb wojewódzkich gromadzi dane dotyczące tego, jaka liczba gospodarstw, jaka ilość hektarów, powierzchnia hektarów została dotknięta tymi klęskami. W skali całego kraju to jest w tej chwili ponad 100 tysięcy gospodarstw, także rzeczywiście jest to poważny problem. I w związku z tym minister rolnictwa przygotował projekt programu pomocowego, który będzie służył pomocą dla dotkniętym tymi zjawiskami pogodowymi rolników poza formułą programu de minimis. Ten program został w tej chwili skierowany do prac w ramach rządu. Czeka na wprowadzenie do programu prac rządu przez zespół do spraw programowania prac rządu. Będzie to uchwała Rady Ministrów i zgodnie z tym projektem uchwały, która została przygotowana w Ministerstwie Rolnictwa, będzie to program pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego. I będzie on służył udzielaniu pomocy w następujących formach. Będzie można się w ramach tego programu ubiegać o dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, zarówno obrotowych, jak i inwestycyjnych, na wznowienie produkcji oraz poręczenia lub gwarancje spłaty tych kredytów. Ponadto prezes KRUS będzie mógł udzielać pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek oraz rozkładania ich na dogodne raty. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych będzie mógł udzielać odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych. Oraz wreszcie wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast będą mogli udzielać ulg w podatku rolnym na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. Co więcej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła udzielać pomocy o charakterze dotacyjnym na dokonanie wznowienia produkcji rolnej w wysokości 200 zł na 1 hektar zniszczonej uprawy rolnej lub 10 zł na 1 metr kwadratowy zniszczonych upraw znajdujących się w tunelach foliowych lub w szklarniach. I tutaj szczegółowe warunki i tryb udzielania tej pomocy zostaną określone w drodze nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 2009 roku w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Także ten program, jak wspomniałam, jest przygotowany. Czeka teraz na wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, co liczymy, że nastąpi w najbliższym czasie, co umożliwi przeprowadzenie stosownej procedury, podjęcie uchwały przez Radę Ministrów i uruchomienie programu. Minister Rolnictwa był w kontakcie już z ministrem finansów na temat środków finansowych, więc tutaj te prace konsultacyjne zostały przeprowadzone. Co więcej, wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o dokonanie odpowiednich przesunięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W tej chwili jest rozpatrywany przez Komisję projekt zmiany polegającej na zwiększeniu o 31,5 miliona euro środków na działanie przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych. Wystąpiliśmy w związku z tymi właśnie zjawiskami pogodowymi do Komisji Europejskiej z prośbą o pilne rozpatrzenie naszego wniosku i wyrażenie zgody na przesunięcie tych środków. Mamy informację nieformalną ze strony Komisji, że nie będzie z tym problemu. Dzisiaj jest komitet monitorujący programu PROW, na którym ta kwestia też będzie poruszona. W momencie, kiedy Komisja wyrazi zgodę na to przesunięcie środków na działanie służące właśnie pomocy
pomocą rolnikom dotkniętym klęskami żywiołowymi będzie możliwe ogłoszenie naboru wniosków i udzielenie odpowiedniej pomocy. Został też już przygotowany, zostanie wysłany do komisji kolejny wniosek o zwiększenie budżetu tego działania po to, żeby spodziewamy się, że duży napływ wniosków mógł się spotkać z właściwą, znaczy po prostu, żeby rolnicy, którzy będą te wnioski składać, mogli otrzymać pomoc. No i wreszcie są dostępne cały czas, zgodnie z istniejącymi już od dawna przepisami, kredyty obrotowe w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tak zwane kredyty klęskowe, które są bardzo nisko oprocentowane. Jest to 1,5% w przypadku tych gospodarstw, gdzie co najmniej połowa gruntów jest ubezpieczona. Dla reszty gospodarstw jest to 3%, więc jest to też niskie oprocentowanie i one są na bieżąco dostępne. Rolnicy mogą składać wnioski po oszacowaniu szkód, natomiast te kredyty mogą służyć do finansowania wydatków ponoszonych już od momentu poniesienia straty w wyniku tych zjawisk pogodowych, o których mówiliśmy. Dziękuję bardzo.